Kłaniam się nisko. Dobry wieczór Państwu. Na początku pieśń była modlitwą. Jest więc tak stara jak religia i tak stara jak polityka. Potem razem z teatrem oddzieliła się od religii, a później z teatru uciekła i zaczęła żyć własnym życiem. Jako manifestacja pewnej postawy i poglądów i myśli stawała się hymnem. Natomiast jako demonstracja, czyli protest, była kontestacją, była protest songiem. Między hymnem a protest songiem jest jeszcze cały szereg rozmaitych innych gatunków, ale one w sztuce władzy odgrywają tylko o tyle rolę, o ile dokuczają politykom. Jeszcze szaro za oknami, dymy snują się po mieście. Zjadłem to, co zwykle, jak zwykle się nie myłem. Wyszedłem z domu na autobus, zaczekałem, gdy autobus przyjechał. Ledwo wlazłem do środka, tą linią cała huta jest. Nikogo ja nie spotkał, nagle jeden krzyknął: spójrzcie w okna na wystawy cen. Patrzę, Jezus, w sklepach ceny obniżone o 100%. Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Wałęsa! Dawaj moje 100 milionów! Wałęsa! Śpiewa piosenkarz, że Wałęsa, oddaj 100 milionów. Ja chciałem dać, chcę, tylko że oni mi nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to niech ten piosenkarz, który uważa, że on jest inteligentniejszy, to niech pomyśli, że to nie ja, tylko niech on ostatnią zwrotkę zaśpiewa. Pomóżmy Wałęsie zrealizować to. Wszyscy artyści to prostytutki, do parach lepszych bajek. Bo
zawsze są tańsze, a lepsze są droższe. Wszyscy artyści to prostytutki, w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. A jedni są lepsi, a drudzy są gorsi, a gorsi są tańsi, a lepsi są drożsi. Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Kazik Staszewski. Proszę bardzo. Proszę pana, w tych trzech teledyskach jest historia, pański do niej stosunek i jest diagnoza, opis rzeczywistości, jaką pan widzi. Jak pan sobie wyobraża, że powinno być? Ponieważ cała moja twórczość właściwie zatrzymuje się na takiej diagnozie negatywnej. Określeniu, jakie rzeczy mi się nie podobają, co w świecie, w którym żyję, w czasie, w którym żyję, w jakiś tam sposób jest niepasujące. Natomiast ja nigdy nie będę twierdził i nigdy nie twierdziłem, iż posiadam jakieś panaceum na rozwiązanie czegokolwiek. Znaczy poszukiwanie harmonii i jakiegoś wewnętrznego spokoju w życiu prywatnym, to jest właściwie wszystko, co mogę zrobić. Jeżeli poszukuje pan spokoju, zresztą intuicyjnie sądzę, poszukujemy wszyscy spokoju, to co tutaj widać i słychać, jest takim bardzo ekspresyjnym protestem przeciwko niepokojowi, jaki był częścią naszego doświadczenia i jaki jest częścią dnia dzisiejszego, prawda? Znaczy, czy to jest protest? No, ja dawno już wyrosłem z postawy buntownika i właściwie jedyną ucieczką takiej postawy, która powoduje jakąś wewnętrzną dysharmonię, jest szukanie wewnętrznego spokoju i znalezienie wolności dla samego siebie. Na początku działalności zespołu Kult sam pan mówił, że bunt zainteresował pana jako forma, mniej jako treść. I dopiero później za formą pojawiły się poszukiwania tego, co pana dzisiaj prowadzi do tego spokoju, prawda? Tak. Moje doświadczenia w ogóle jako muzyka zaczęły się, jako twórcy tam jakichś tam piosenek, zaczęły się w momencie, kiedy na Zachodzie, a wkrótce potem i u nas wybuchła fala punk rocka. Ja właściwie pierwszy raz zobaczyłem to, że muzyka może być nie tylko tłem dźwiękowym do różnego rodzaju prac domowych czy czegokolwiek tam, ale może być bardzo energetycznym komentarzem tego, co się dzieje dookoła każdego z nas i to komentarzem dużo bardziej mocniejszym niż słowo pisane czy słowo mówione. Ale zainteresowało mnie, dlaczego pana zainteresował ten moment, kiedy Bolesław Bierut odznacza Pabla Picasso? Stwierdziłem, że jednak najbardziej takim czytelnym komentarzem będą twarze aktorów, ponieważ są to ludzie, którzy się najbardziej kojarzą przeciętnemu słuchaczowi z takim, a nie innym zajęciem. No, przeciętnemu słuchaczowi akurat twarz Picasso niewiele mówi, bo nie wiem, właśnie, czy ją rozpoznałem. Ale jeżeli Pablo Picasso mógł się nie kojarzyć temu czy owemu, to jednak postać Bieruta jest na tyle, że to było bardziej zrobione dla tej drugiej postaci niż dla... Ale szlagwort tego utworu jest zabójczy dla pana. Mhm. Miał pan tego świadomość na pewno. Nie, no ja skoro przyjęliśmy taki punkt widzenia, że jestem artystą, to też jestem prostytutką. Oczywiście, ponieważ te dwa zawody mają wiele ze sobą wspólnego. Są to i ten zawód, i ten służy dla zaspokojenia różnorakich potrzeb klienta, który płaci za... Ale pan już zrobił coś takiego, co by usprawiedliwiało taki epitet? To nie jest epitet, to jest takie stwierdzenie faktu. Ja tak to widzę. No i z tym, że to jeszcze są dwa rodzaje artystów i dwa rodzaje prostytutek. Jedne to są takie, które... Czy jedni to są tacy, którzy schlebiają każdemu gustowi publiczności szeroko pojęte i robią tak, aby jej się przypodobać. A są tacy i takie prostytutki. I tacy artyści, którzy potrafią klienta wprowadzić w świat, o którym gdyby nie tenże, to w ogóle on by pojęcia nie miał, nie?
I to są ci lepsi. A czym jest dla pana polityka? Czy pan się ze wstrętem odnosi do tego zjawiska? Znaczy, polityka no, jest w moim przekonaniu sferą aktywności ludzkiej, która prowadzi przede wszystkim do zdobywania władzy, ewentualnie jak się tąże zdobędzie, to do jej utrzymania. I wobec tego panują tam pewne mechanizmy, które powodują, że różni ludzie, nawet najbardziej prawi, chcąc jak gdyby funkcjonować w ramach tych mechanizmów, zaczynają się zachowywać niezbyt godnie, ponieważ tak jak mówię, no cel jest zawsze ten sam. Zmieniają się tylko ideologie. I mam nadzieję, że będzie mi dane pozostać do końca jedynie obserwatorem biernym. No ale to jest tak, że jak się pan wtrąca do polityki, to polityka się wtrąca do pana. Ja chciałem zapytać, mówił pan w jednym z wywiadów, że wartościami najważniejszymi dla pana to dom, Bóg. To są takie prawdy ostateczne, które zapewne ochrania pan w sferze prywatności bardzo tak. Starannie. I nie wiem, czy tu mi wolno zapytać, czy wobec tego to oznacza, że pan jest człowiekiem głęboko wierzącym. Tak. Czy jak pan sądzi, ja mówiłem o tym, że kiedyś pieśń była modlitwą. Czy raper może się modlić krzykiem? Scena to nie jest, uważam, w ogóle miejsce do jakiejkolwiek modlitwy, bo są to rzeczy, które łączą człowieka ze stwórcą w sposób bardzo intymny i bardzo bezpośredni. I ja nie odczuwam w żaden sposób, nawet napawa mnie to takim troszeczkę absmakiem, jeżeli bym to miał robić przed bardzo dużym audytorium. Poświęcił pan pieśniom swojego ojca płytę, szukał pan tych pieśni, szukał pan śladów jego działalności. I czy to oznacza wobec tego, że pańskim poprzednikiem niekoniecznie wyłącznie w znaczeniu biologicznym jest pański ojciec? No, wychodzi na to, że tak, z tym, że była to sytuacja troszeczkę nietypowa, ponieważ ja właściwie o twórczości mojego ojca wiedziałem bardzo, bardzo niewiele i dopiero impuls z zewnątrz pozwolił mi zacząć jakieś tam poszukiwania i coś więcej dowiedzieć się o jego twórczości, bo ja wiedziałem, że on tam pisał jakieś piosenki. Natomiast to był też protest, to też był bunt. Tak, ale protest innych czasów i innego miejsca. I ja się z piosenkami mojego taty to specjalnie nie identyfikuję, bo tam jest prezentowany zupełnie odmienny system wartości od mojego, ale też nie uważam wcale za konieczne identyfikowanie się z tym, bo ja te piosenki wziąłem na warsztat przede wszystkim z racji ich piękności. Najbardziej znane pańskie utwory, jak mi się wydaje, to Wałęsa oddaj moje 100 milionów i Łysy jedzie do Moskwy. Jak pan sądzi, czemu? No, Łysy jedzie do Moskwy to taki, nie wiem, czy jest akurat bardzo znany. Natomiast Wałęsa oddaj moje 100 milionów to prawdopodobnie dlatego, że był prezentowany w najlepszym czasie oglądalności w programie pierwszym na festiwalu w Sopocie. Ale pan zaatakował bardzo brutalnym tekstem człowieka, który co prawda był szefem państwa, ale z drugiej strony zdaje się tych 100 milionów nie miał pod ręką. Czyli no można było sądzić, że pan na niego napada jak rozbójnik na prostej drodze. Jest to piosenka przede wszystkim o tym, że należy się liczyć ze słowami, jak się ma duże audytorium. Ponieważ ja byłem świadkiem, impulsem do napisania tej piosenki, to była kiedyś podsłuchana przeze mnie rozmowa w restauracji, gdzie dwóch, chyba to byli jacyś robotnicy, już po paru wypitych kieliszkach, jeden z nich dawał bardzo głęboki wyraz swojemu niezadowoleniu, dlatego że on oddał głos na Lecha Wałęsę, ale właśnie głównym powodem, dla którego oddał głos, było, że on się spodziewał tych 100 milionów za to i był bardzo rozgoryczony tym faktem, że ich nie otrzymał. Czy pan, mając za poprzednika swojego ojca jako artystę, mógłby również uważać, że są tacy artyści w polskim życiu politycznym i kulturalnym, którzy w jakiejś mierze są pańskimi poprzednikami, choćby tutaj obecni na sali?
oni mają coś do dobrego o panu do powiedzenia, bo to można znowu przeczytać. Natomiast ciekaw jestem, czy pan ma coś o nich do powiedzenia, o ich twórczości. Ja się do świadomych inspiracji nie przyznaję żadnych. Nie potrafiłbym wskazać tego czy innego twórcy, który w jakiś sposób inspirował. Natomiast jestem przekonany o tym, że takich inspiracji nieświadomych jest cała masa i tylko dlatego, że są nieświadome, to nie potrafię ich nazwać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są, idola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da. Kto wie? Pan Wojciech Młynarski. Proszę bardzo. Ściskam. Panie Wojciechu, wtedy, kiedy pan śpiewał Niedzielę na Głównym, krytycy mówili o poetyce małego realizmu, który obowiązywał w prozie. Stanisław Dygat nazywał pana najbardziej interesującym młodym pisarzem. Przesadził. W Hybrydach wtedy wystawił pan program kabaretowy Radosna gęba stabilizacji. Przeciwko tak. temu małemu realizmowi tak. w sposób wyraźny. Trudno powiedzieć, tak, że pan pięścią w tę gębę radosną uderzył. W 62 roku była Radosna gęba stabilizacji i w 62 pod koniec ludzie to kupią, drugi program. I to był, byle na Hama, byle głośno, byle głupio. Cały mój pobyt w Hybrydach trwał 2 lata. Mówiłem o politycznym charakterze śpiewania i pieśni, mając na myśli między innymi to, że w Polsce zawsze to było doświadczenie pokoleniowe. To znaczy doświadczenie pewnej grupy mniej więcej rówieśnych sobie ludzi, których doświadczyło jakieś ważne wspólne wydarzenie. Taki krótki, złośliwy kuplet ma tradycję i jeszcze oświeceniowe. W dobie Sejmu 4-letniego, jak Wojciech Bogusławski wystawiał swoje utwory, te kuplety wręcz były wymieniane z dnia na dzień i o sile ich oddziaływania bardzo szybko się przekonywano. Ulica je podchwytywała i śpiewała. I tak to potem trwało. Tak to potem trwało i ja osobiście muszę powiedzieć, że identyfikuję się może najbardziej z taką tradycją, może nie takiej ulicznej jakiejś piosenki, takiego songu, tylko bardziej kabaretowo, kawiarnianą taką, powiedzmy, tuwimowsko-chemarowską i to próbowałem robić w Hybrydach, w sensie formy. Niemniej mnie zawsze takie zjawisko pasjonowało, jak to zwłaszcza jeszcze proszę zwrócić uwagę, że wtedy była cenzura i myśmy wszyscy jej podlegali. Mnie ciekawiło szalenie, jak przy pomocy aluzji, przy pomocy takiego języka, jak to się powiada, ezopowego, można bardzo dużo skomentować z tego, co się wokół nas dzieje, bardzo dużo publiczności powiedzieć, a jednocześnie ten cenzor musi rozłożyć ręce i rzecz puścić. Jak napisałem taką piosenkę do kabaretu Dudek, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy, to było wiadomo, że to była piosenka o Gomułce, który jest tą babunią kompletnie już niepoinformowaną, siedzi na pięterku, każe mi babciu w porządku, a to już skowali naokoło. I to było tak oczywiście odczytywane, taki był mój zamiar, naturalnie. Przyszedł taki moment, że cenzura przestała istnieć i pojawiły się takie głosy, że no chłopaki, to teraz już można, chłopaki, dziewczyny, bo przecież jeszcze i dziewczyny piszą piosenki piękne. Jedna z nich tu siedzi. Więc teraz już można nareszcie kawę na ławę. Nie ma cenzury, po co aluzje? I rzeczywiście przez jakiś czas pojawił się taki nurt, on zresztą i do teraz istnieje, ale proszę zwrócić uwagę, w moim mniemaniu, on się bardzo szybko zdewaluował artystycznie. On się stał mało interesujący. Dlatego, że mimo wszystko posługiwanie się aluzją
to jest dobry chwyt literacki, jeżeli to się, że tak powiem, przytomnie robi. I cały czas wiadomo, o co chodzi. No, jest pewna gra między nadawcą i odbiorcą. Pan śpiewał felietony językiem poetyckim, językiem balladowym. Wie pan, to było wymieszane, bo ja coś chcę powiedzieć jeszcze o formie. Znaczy, że ja nie czuję się, daję słowo, w żadnej mierze, że ja jestem jakimś etatowym komentatorem politycznym w piosence tego, co się dzieje i tak dalej. Ja jestem po prostu tekściarzem. I już pisząc piosenki 30 parę lat, dopracowałem się jakiegoś warsztatu i staram się pisać utwory satyryczne. Jak mnie coś zgniewa ze złości, coś uważam, że jest głupkowate i tak dalej, to się staram poinformować odbiorcę przy pomocy w miarę krótkiego i w moim mniemaniu, w mojej nadziei, dobrze napisanego tekstu. Tu przed chwilą popatrzyłem nawet z pewnym rozrzewnieniem, jak ja śpiewałem piosenkę Róbmy swoje i to był, nie pamiętam, 80. któryś rok, myśmy to nakręcali i potem nagle trzęsienie ziemi, bo miała wyjść książeczka, którą sobie tu pozwoliłem przynieść i ona wyszła w końcu. Róbmy swoje. O, taka malutka książeczka, ale już ona była skierowana na przemiał. Skierował tę piosenkę na przemiał ważny pan sekretarz Wydziału Kultury KC PZPR. Zresztą krytyk literacki. I krytyk literacki w jednej osobie. Pozdrawiam go serdecznie. Ja się właśnie udałem do niego na rozmowę. I w czasie tej rozmowy ja się dowiedziałem, że piosenka Róbmy swoje, z tymi przykładami, Noe, Kolumb, no wesoła piosenka, z jedynie tylko taką nadzieją, że jeszcze no, nie, przetrwamy jedną paranoję, to się ten pan tak zapienił, powiedział, że to jest hymn opozycji i podziemia, że to paryska kultura wydrukowała, o czym ja nie wiedziałem, i tego rodzaju argumenty, że to natychmiast się naprzemiał. I ja mówię, proszę pana, więc pan realizuje hasło Róbmy swoje. W konflikcie satyryka i polityka zawsze wygra satyryk. Zawsze. Także po prostu były sytuacje, które czasami wokół nas istniały, sprawiały, że nagle piosenka stawała się piosenką strasznie polityczną, z nieprawdopodobnymi podtekstami, a autor często w ogóle nie miał takiego zamiaru czy takiej intencji. Myśmy owszem pisali przeciw cenzurze, a w tej chwili sytuacja jest daleko trudniejsza. Żeby uczciwie pisać w tej chwili i tak dalej, to przede wszystkim trzeba piętnować, generalnie bym to wyraził, straszliwą głupotę, która zalała nasz kraj. I ona ma tyle odmian, ona ma tyle barw i po prostu trzeba jej szukać i pokazywać dlaczego, ale też trzeba to robić w sposób udokumentowany i kulturalny. A pańscy rówieśnicy w podobnych krajach, czy w... Tak, więc ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednym szczególnym przykładzie, bo to jest artysta, który w Polsce nie jest tak bardzo szeroko znany. Znany jest przede wszystkim jako dramaturg i jako powieściopisarz, ale napisał mnóstwo piosenek. Nazywał się Boris Vian. Pokażę przegrane na kompakt jego piosenki, bo on już dawno nie żyje. I on kiedyś napisał, kiedy była mobilizacja do Indochin we Francji, napisał piosenkę pod tytułem Deserter w formie listu do De Gaulle'a. I piosenka zrobiła oszałamiającą karierę. Skromna, nieduża piosenka. Wszyscy ją śpiewali. Został zaaresztowany, potem zwolniony. To jeszcze wzmogło, że jak powiem, popularność tej piosenki. I to jest klasyczny przykład takiego styku piosenki i polityki. On to zresztą zrobił świadomie i celowo. On sam powiedział, że na tę wojnę nie pójdzie, bo uważał ją za brudną wojnę i w ten sposób to zamanifestował, ale zrobił to jednocześnie w sposób świetny artystycznie. Bo bardzo często bywa, że są słuszne intencje, tak jak na przykład w piosenkach kolegi Staszewskiego, tych dwóch, które tu oglądałem, były bardzo słuszne intencje, a z wykonaniem artystycznym troszkę bym polemizował. Wie pan, mnie kiedyś jeden mądry pan profesor, nie żyjący już niestety, Zbigniew Raszewski, powiedział tak, niech pan pamięta, jak pan coś chce napisać o Polsce, niech pan się w tym tekście wystrzega słowa Polska, wtedy panu wyjdzie. Raz na tydzień pisze pan felieton. Kiedyś, 25 lat temu, wspaniały satyryk i artysta teatru i kabaretu, Jerzy Dobrowolski, taką prowadził audycję w radiu przez krótki czas, Radio Kronika Decybel. I do moich zadań tam należało odśpiewanie felietonu zawsze na tę samą melodię. I się z tego stworzyła taka forma. Ja panu mogę pierwszy z brzegu z tej książki odśpiewać. Bardzo proszę. Chce pan? Ale ojej, to będzie straszna loteryka. Jak wyjdzie słaby,
No, zobaczmy, tutaj nie ma słabych tekstów na pewno. Nie, bardzo słabe są niektóre. Ja myślę, że jednak... Nie, naprawdę chce pan taką grę przeprowadzić ze mną, żeby musiał okulary brać. To są jedynki. Ile pan ma? Jedynki. To mało trochę. Mało. Nie, ale podszedł mnie. Słowo honoru, to było nieustalone. Tylko wolno mi graj. Miłe panie i panowie bardzo mili, świt się robi i odchodzi ostry poker. Piski krzywią się nieszczere, bo to poker jest z jokerem. Tasowany myśli tak kolega joker. W świecie gier ostatnio zaszły spore zmiany. Sytuacja zaistniała całkiem nowa. W nowej więc rzeczywistości jestem pełen wątpliwości, czy ja mogę każdą kartę zastępować. Ten aspik był obrzydliwym serwilistą. Zwykłym śmieciem zaś był walet karo blady. Dwójka tref była agentką, trzeba się wycofać prędko, trzeba jakieś przyzwoite mieć zasady. Myślę o tym, gdy oglądam telewizję, czytam prasę regionalną czy centralną, bowiem bierze mnie cholera i na gorzki śmiech się zbiera, kiedy się jokerom zbiera na moralność. Fara, fa, 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 fara. A jak pan sądzi, no więc coś który takiego. Polityk jest trudniejszym przeciwnikiem? Ten, który ma poczucie humoru, czy ten, który go nie ma? Strasznie sponurzało to całe towarzystwo i że w ogóle... No, to są takie konotacje, że raczej w stronę disco polo gusta zmierzają polityków, a nie w stronę scenki satyrycznej. Dziękuję ślicznie i proszę, proszę o przykład. Więc tak, właśnie będzie przykład, uważam, że styku piosenki z polityką. To jest ozdobiony muzyką kolegi Derfla, jeden z tych wierszyków, co drukuje co tydzień. Tylko może powiem, jaka była jego geneza, co rzeczywistość wyprawia z autorem. Ja dostałem takie miłe zamówienie, żeby Królewnę Śnieżkę napisać do obrazków Disneya. I ja to wykonałem, jak umiałem najlepiej, do wiersza, zaniosłem do wydawnictwa. I gdy wracałem do domu, to było ze 2 miesiące temu, to poczułem taką przemożną chęć, żeby napisać jeszcze epilog Królewny Śnieżki. Bo Królewna Śnieżka, jak pamiętacie, się kończy w ten sposób, że krasnoludki wszystkie zostały, prawda? Nieśmiałek, Gabcio, Mędrek, tamtego zostały, a królewicz wziął Śnieżkę na konia i pojechali do zamku. I teraz ja właśnie przy muzyce Jerzego Defla opowiem, co się stało dalej. Na ślubie Śnieżki z królewiczem Nieśmiałek pląsał jako drużba, wtem Mędrek z kwaśnym rzekł obliczem: Nieśmiałku, tyś był w tajnych służbach. Porucznik Zając, co tu kicał, twą sprawę rozpracowujący, rzekł, że królowa czarownica to twój oficer prowadzący. Tyś podał jej na chatkę namiar i jakie Śnieżka lubi jabłka, tyś umożliwił wredny zamiar, lecz dość zamknęła się pułapka. Nieśmiałek zaś się stał w krawacie, w surducie i wyjściowych kapciach i rzekł: kochani, nie pytajcie, co ja w tej sprawie mam na gabcia. A gabcio w gości tłum dał nurka i rzekł Mędrkowi, co stał blady: nie pytaj mnie, co mam na gburka, chociaż to major kontrwywiadu. Jelonek patrzył zaś ze smutkiem i myśl mu zaświtała ta: jak się zostanie krasnoludkiem, to każdy coś na kogoś ma. Jak się zostanie krasnoludkiem, to każdy coś na kogoś ma. Nie jestem piękny, a przyciągam wzrok. Cieszy mnie wstręt w tworzących mnie spojrzeniach. Sprytu nauczył mnie ułomny krok, co krok normalny w powód wstydu zmienia. Wiem, że nawiedzam przyzwoite sny. Bóg mnie spartaczył, jam wyrzut sumienia. Dlatego wpełzam w dostojne zgromadzenia.
gdzie racją bytu jest bezkarne my. A ja na złość im nie należę i tak beze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze, ja jestem ja, ja, ja. Jednego nikt mi nie odbierze, ja jestem ja, ja, ja. W karczmie tak siadam, by mnie widzieć mógł każdy obszar duch najzdrowszy i pijak. To, co mi Bóg dał zamiast zwykłych nóg, wokół półmiska bezwstydnie owijam. Tym, co mam w miejsce rąk, odpędzam psy węszące łatwy łup w chromego strawie i traci nastrój biesiadników gawieć, co śpiewa przy mnie swoje śmieszne my. Bo ja na złość im nie należę i tak by ze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze, ja jestem ja, ja, ja. Jednego nikt mi nie odbierze, ja jestem ja, ja, ja. Farzę na najświetlistszą włażę z ław, gdzie przed ołtarzem tęcza lśni z witraży, by kiedy wierni proszą Boże zbaw, móc mu pokazać, co z mej zrobił twarzy. Więc patrzą na mnie, chociaż kapłan krzmi, żeśmy jedynie niepoprawnym stadem. Namacalnym przecież jest przykładem, że jest nieprawdą ich churalne my. Pan Przemysław Gintrowski. Jak buntownik może być konserwatystą i fizykiem atomowym? To jest... Rzeczywiście, no tak, tak się moje życie potoczyło. Po prostu gdzieś od małości wykazywałem zainteresowanie naukami ścisłymi i do tego miałem głowę. Natomiast rzeczywiście to, co pan powiedział, konserwatywny buntownik to jest niemalże z pogranicza teorii literatury, można by to określić mianem oksymoronu, to znaczy, że przymiotnik określający rzeczownik przeczy fizycznym cechom tego rzeczownika. Ja myślę, że można, tylko że to jest... mój bunt był buntem w ochronie czegoś, to znaczy w chęci cofnięcia się, zrobienia kroku do tyłu, nie w... Broń Boże, nie w postępie, tylko jakby do ochrony pewnego systemu wartości. A kto przychodzi pana słuchać? W tej chwili, czy... Tak. W tej chwili. Ja myślę, że to nie jestem w stanie tutaj określić jakiejś kategorii wiekowej. Myślę, że przychodzą ludzie bardzo różni. Przychodzą ci, którzy słuchali mnie w latach, czy też nas, bo to w zasadzie powinienem cały czas mówić także i o Jacku Kaczmarskim, i o Zbyszku Łapińskim. Przychodzą ci ludzie, którzy słuchali nas w latach tego naszego największego buntu, powiedzmy końca lat 70., początku 80., a także przychodzą nowi ludzie. Myślę, że niejednokrotnie przychodzą, powiedzmy, 30-latkowie i przyciągają swojego 6-letniego, czy syna, czy 8-letnią córkę. Pan śpiewał pod koniec lat 70., śpiewa pan ciągle. Natomiast później, kiedy stan wojenny nastał, zaczęło się dziać coś z pokoleniem młodszych od pana ludzi, którzy byli i zagubieni, i przetrąceni, i próbowali wyrazić to, co się w nich działo, krzykiem, który później dało się podsumować gdzieś w Jarocinie, w jednym czy w drugim miejscu. Ciekaw jestem, czy pan może tego słuchać. Przyznam się, że przyjmuję to wszystko
pewnym opóźnieniem. Myślałem, że nigdy się nie przekonam do rapu. I sam się ostatnio złapałem, że nie, że to fajne, że to gdzieś mi się podoba. To znaczy, myślę, że to jest kwestia też tego, że jakby podświadomie przekonuję się sam siebie, staram się przekonać do rzeczy, które nie są głupie. No, czyli nie wszystko, co pan zrobił, poszło na marne, bo ja myślałem przez moment, że wyrwa w murze, mur runął i przez tę wyrwę dostali się ludzie, którzy stosują już zupełnie inną estetykę, nie odwołują się do tego, co pan zostawia po sobie. Ale być może takie są dzieje świata, tam być może taka jest kolejność tego, że przychodzą ludzie młodzi i komunikując się z rówieśnikami, nie chcą czytać wierszy Herberta i nie chcą słuchać moich piosenek, nie chcą słuchać Wojtka Młynarskiego, nie chcą słuchać przepięknych tekstów, które pisała Agnieszka Osiecka, tylko pewien potrzebny jest im inny rodzaj kontaktu. Ja myślę, że to jest tylko przez chwilę. To znaczy to, że oni odrzucają to, co było kiedyś i kontaktują się z muzyką, kontaktują się z kulturą wyłącznie na tych swoich falach. Im więcej w nas goryczy, tym bardziej tę gorycz chcemy koić i tym bardziej sięgamy głębiej w kulturę. Czy polityka okaleczyła pana jakoś? Czy pana zmasakrowała? Czy pan jest na tyle silny, że się pan nie dał? W jakim sensie? Czy w sensie twórczości, czy w sensie życiowym? Życiowym. Życiowym? No wie pan, no w jakiś sposób oczywiście mnie okaleczyła. No, jak okaleczyła wszystkich nas, żyjących w komunizmie. Pańscy koledzy ze stanu wojennego i z wcześniejszego okresu są dzisiaj czynnymi politykami. Jak pan na nich patrzy? Czy oni się zmienili? Czy oni chcą pana słuchać? Czy oni chcą mnie słuchać, tego nie wiem. Już chyba w tej odpowiedzi jest cała reszta tej odpowiedzi, ale oczywiście postaram się ją rozwinąć. Ja myślę, że polityka zmienia ludzi na gorsze. I to jest oczywiście pewnego rodzaju truizm. Wspomnieliśmy tu o czymś takim jak oksymoron. Ja myślę, że oksymoronem jest także stwierdzenie uczciwy polityk. Po prostu. A co do moich znajomych, którzy dzisiaj są politykami, to wie pan, gdybym chciał odpowiedzieć szczerze, to bym musiał powiedzieć, że dzisiaj żyję w czasach, w których mam coraz mniej znajomych. Lepiej rozumiem tę gorzką diagnozę, którą słyszałem z ekranu, z teledysku. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję bardzo. Pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itd. Kapitanowie, myśmy wydeptali jeden szlak w oceanicznej fali. Lecz statki, które mają nas na oku, szukając naszych śladów, stracą czas. Nam nie przystoi miejsce ani gada. Byliśmy kiedyś w jakimś punkcie świata. A jeśli cel podróży został w boku,
nigdzie i nigdy nie był żaden z nas. Pani Agnieszka Osiecka. Pani Agnieszko, pani pierwszy bunt śpiewany. To było dosyć późno. Znaczy, kiedy się znalazłam w teatrze STS, w studenckim teatrze satyrków, miałam tam mądrych kolegów i zrozumiałam, że piosenka to nie jest tylko taka zabaweczka, ale że piosenka też może tupnąć nogą i nie tylko marsylianka, ale właśnie piosenka współczesna. I ja właściwie pod wpływem kolegów i pod wpływem zbliżania się października 56 roku napisałam pierwszą buntowniczą piosenkę, to byli właśnie Okularnicy. Wspominała pani 56 rok, to jest znak pokoleniowy. Znak pokoleniowy dla mnie na pewno. Nawet napisałam taki duży jakby poemat pod tytułem Tańce polskie, oczywiście wiadomo na czym wzorowane i tam jest mowa o czerwonych goździkach października, w kółko to powtarzam. Takie teatry jak STS, Bim Bom w Gdańsku, Cybulskiego i Kobieli, czy Piwnica pod Baranami, ciągle aktywna, były w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ mogły korzystać z zaproszeń na różne międzynarodowe festiwale, później się to nazywało kontrkultury. I państwo mieli wtedy kontakty wcześniej niż ktokolwiek inny z tym światem, który podobnie buntował się przeciwko swoim elitom władzy. Może najwyraźniej ten bunt było widać wszędzie w świecie w 1969 roku, bo zarówno w Berkeley, jak i w Warszawie działo się to samo, co na Sorbonie później, czy powiedzmy nieco wcześniej we Frankfurcie. Ale jak pani pamięta tamte Woodstocki, tamte pieśni Joan Baez na przykład. Rok 67 jesień, miałam stypendium Forda i mieszkałam w Ameryce prawie rok. No to było coś cudownego, bo Amerykanie mi postawili podróż po całych Stanach. Odwiedzałam takie różne malutkie ośrodki i duże ośrodki. I nawet sama miałam wykład na jakimś uniwersytecie w Kalifornii, opowiadałam akurat o Grotowskim. I miałam to szczęście, że w maju 68 roku byłam wszędzie, gdzie się naprawdę ziemia paliła w Ameryce. I lała się krew. I lała się krew. I też było no, pomieszanie pojęć, a raczej narodzenie się pewnych pojęć, bo to, że młodzież paliła w Berkeley indeksy na moich własnych oczach, to, że nikt nie chodził na wykłady, to, że proponowano, żeby wrócić do wierzeń indiańskich, to jeszcze nie jest takie ważne. Najważniejsze to była wojna w Wietnamie, która spowodowała, że całe miliony młodych Amerykanów, miliony moich rówieśników nagle popatrzyło naprawdę trochę poważniej poza swój kontynent. Mieli naprawdę braci, którzy walczyli w dżungli, którzy często nie wierzyli w cele tego, o co walczą. I to przewróciło wszystko w głowach i sercach całych rzesz młodych Amerykanów. Ważne też jest, że oni nie tylko śpiewali, ci młodzi ludzie, rozmaite nowe wiersze hipisowskich poetów, którzy się rodzili jeden po drugim. Ale oni zaczęli grać zupełnie inną muzykę. Oni kompletnie odrzucili muzykę swoich rodziców, ubrania swoich rodziców, aspiracje swoich rodziców i tak dalej, i tak dalej. W ogóle właściwie wyszli z domów, prawda? Mieszkali po parkach, malutkie dzieci hodowali gdzieś w lesie, żeby tylko nie iść tą drogą, którą szli rodzice. Muszę powiedzieć, że tak jak ja na to wtedy patrzyłam, przecież przyjechałam jednak tutaj z Polski, to jest tak daleka, to mam wrażenie, że nikt z nas, jak tu siedzimy, żadne z naszych pokoleń, ani Kazika, ani moje, ani Wojtka i Przemka, nie uczestniczyło w tak totalnym przewróceniu wszystkich wartości kulturowych. To właściwie żyły sobie wtedy w Ameryce dwie kultury obok siebie, tak jakby to żyły dwa narody, które nie znają w ogóle języka jedni drugich. To tam mimo braku zmian systemowych przewrót był głębszy niż przewrót w Polsce ze zmianami? Przewrót był, mam wrażenie, bardzo głęboki, ale właściwie w sercach, a nie w tym, jak funkcjonowała na przykład gospodarka amerykańska. Natomiast oczywiście miało to ogromny wpływ na
na rynek muzyczny amerykański, na rynek ubrań amerykańskich, ale przede wszystkim w moim odczuciu to był przewrót w sercach i w myśleniu. Amerykańska polityka jest wybitnie umuzykalniona. Patriotyczne pieśni z amerykańskim hymnem na czele są nieodłącznym elementem politycznego rytuału spotkań, zjazdów czy partyjnych konwencji. Każdy dzień obrad konwencji demokratów i republikanów zaczyna się od elementu patriotycznego. Hymnu śpiewanego albo przez wykonawców mniej znanych, albo najznakomitszych, takich jak Aretha Franklin na ostatniej konwencji demokratów w Chicago. W kampanii prezydenckiej sami kandydaci najczęściej śpiewają pieśń Boże, pobłogosław Amerykę. God bless America. My home, sweet home. God bless Popularna jest też pieśń Piękna Ameryka, której wykonanie ze względu na stopień wokalnej trudności powierza się nie politykom, lecz artystom. Piosenka nie zawsze jest jednak wyłącznie elementem politycznego ceremoniału. Bywało i bywa, że jest głosem protestu. Taką właśnie rolę odgrywała w Ameryce głównie w latach 60., w czasach protestów przeciwko wojnie w Wietnamie i zbudowanej przez zawsze lepiej wiedzących rodziców kulturze materializmu. Słynnym głosem kontrkultury był Jerry Garcia. When they come to take you down. When they bring your way. Czasem, jak w przypadku festiwalu w Woodstock w sierpniu 69 roku, wyrazem sprzeciwu i protestu było całe wydarzenie muzyczne. Zabarwienie sprzeciwu miało wówczas samo spotkanie młodych ludzi i słuchanie ich muzyki. Piosenka może być też ilustracją stosunku polityka czy partii politycznej do teraźniejszości lub przyszłości. Stąd motywem konwencji demokratów przez wiele lat był szlagier Happy Days Are Here Again. Znowu nastały tu szczęśliwe dni. W 1992 roku motywem konwencji demokratów, jak przystało na partii Billa Clintona, kandydata młodego pokolenia, był przebój zespołu Fleetwood Mac Don't Stop Thinking About Tomorrow. Nie przestawaj myśleć o przyszłości. Piosenka może być też świadectwem sympatii dla polityka, jak choćby w przypadku Barbary Streisand i popieranego przez nią Billa Clintona. Może być też dowodem uczuć jeszcze gorętszych, jak w przypadku Marilyn Monroe i Johna Kennedy'ego. Muzyka i umiejętność jej zagrania przydają się też politykom, mogącym pokazać, że są jednymi z nas, wyjątkowymi, ale i normalnymi ludźmi. Jak widać, muzyka i piosenka mogą być elementem politycznego rytuału, głosem protestu albo wyrazem nastroju towarzyszącego nowemu pokoleniu polityków. Mogą być też wyrazem poparcia lub uczuć, ewentualnie pretekstem, który umożliwia politykowi udowodnienie, że jest jednym z nas. Muzyka i piosenka mogą jednak w polityce odgrywać także rolę absolutnie apolityczną, rolę, którą odgrywają każdego dnia, być czymś do posłuchania i potańczenia. Ja
Macarena, tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ja dopiero zaczęłam pisać znowuż takie mocniejsze teksty, bardziej brutalne, w latach 70., w okresie powiedzmy Radomia, dla kabaretu pod egidą młodego, wówczas dosyć młodego. I tam napisałam moją chyba najbardziej taką ostrą piosenkę, jaką napisałam w życiu, to jest Sztuczny miód. Sztuczny miód, sztuczny miód, erzac, cholera, nie życie, nie mówcie do nas panowie jak do żony, i tak dalej. A co było potem? No potem znowu sobie tak piszczałam jak nietoperz, pisałam różne romantyczne piosenki, pisałam troszeczkę takich bardzo uduchowionych piosenek, jak Grajmy panu na harfie, ale ostatni raz w moim życiu taki znowu, że jakby taki gniew polityczny się pojawił w okresie stanu wojennego i wtedy napisałam parę takich ostrych piosenek, tak mi się wydaje, że one są ostre, na przykład Polska Madonna, którą ku mojemu zdumieniu zaśpiewała Maryla Rodowicz, która nigdy w żadnej kontestacji się nie widziała, a nagle to zaśpiewała moim zdaniem doskonale. I napisałam troszeczkę takich kupletów, powiedziałabym podziemnych, na przykład Sunie w dal depesza chyża, nie chcę michnik do Paryża, o jakieś takie rzeczy. Również Niech żyje bal był napisany najpierw do podziemia, ale potem jakoś nie doczekał się wykonania i się wynurzył, potem kiedy już było wszystko wolno. Ale wszystkie te przemiany, cała zapaść bloku wschodniego po kolei, kraj po kraju, nie doczekała się swojej literatury. Zresztą to nie jest temat na piosenkę, no, ani na pieśń. To jest może na poezję, może na większe formy. Proza jest gatunkiem kryzysu i ona powinna coś na ten temat powiedzieć, ponieważ w pieśni chyba się tego nie da zrobić. Natomiast ciekaw jestem pani poglądu na to, co robi Kazik Staszewski i artyści podobnego temperamentu i podobnego stylu ekspresji. Bo to znowu, jeszcze się coś nie skończyło, a już się buntujemy dalej. Wydaje mi się, że Kazik Staszewski jest mi dużo bliższy niż na przykład Wysocki. Bo to przecież nie jest tak, że pokolenie rówieśnicze powinno się strasznie kochać, a wnuczka kochać nie wolno. Co mi się wydaje bardzo bliskie w tym, co robi Kazik, to jest pewna tonacja, pewna taka łobuzerskość, to nawet w oku jest, taka łobuzerka, pewien dowcip, nawet w tym, kiedy te piosenki są bardzo gorzkie. To jest mi bliskie jako artystce, jako człowiekowi. Kazik Staszewski czasami posługuje się po prostu dwoma, trzema słowami, jakimś krzykiem, jakimś po prostu intensywnym graniem, ale on na tym miejscu, gdzie myśmy mieli tę całą, prawda, budowlę literacką, Kazik ma tutaj te doskonałe, w moim odczuciu, teledyski. To jak na przykład była zrobiona ta piosenka i się pokazuje Gomułka, ta gmamama, to w moim odczuciu jest bodajże najlepszy teledysk polski, jaki w życiu widziałam. Także wydaje mi się, że on się posługuje może bardziej malarstwem, a my bardziej grafiką, ale to jest mi bliskie poprzez takie łobuzerstwo. Pani znała polityków, pani zna polityków. Jacy to są ludzie, kiedy przychodzą, żeby słuchać, jeżeli przychodzą, żeby słuchać? Zawsze, jak pamięć ludzka sięga, przychodził taki moment, że trubadur musiał wystąpić na dworze. Nawet bał się, że go tam w końcu otrują na tym dworze, ale występował. Mnie nie doprowadza to do jakiegoś szału, bo to jest taka jakby stała gra, taka haslibe, taka miłość i nienawiść polityków i artystów. To są dwie jakieś formacje psychiczne, które się w pewien sposób nienawidzą, a w pewien sposób kochają i fascynują się sobą. Dziękuję pięknie. Co powiedzieć na puentę, kiedy ma się przed sobą takich mistrzów tego gatunku? Mistrzów puenty. Pan Młynarski mówił kiedyś w takiej balladzie
o trubadurze. Najpierw głowę każ mi ściąć, potem będę ci śpiewał. To era kamienia łupanego była. Mówiłem o tym na początku, że na początku właśnie, żeby powtórzyć to słowo, pieśń była modlitwą. Polityków tutaj nie zapraszaliśmy, chociaż nie, bo na ekranie państwo widzieli, jak politycy śpiewają. Jak śpiewają z kolei wyborcy, to wiadomo co 4 lata. A ja pamiętam z dzieciństwa gdzieś z jakiegoś kościółka niedużego taki napis nagryzmolony przed ołtarzem, który mówił, kto dobrze śpiewa, 2 razy się modli. Dziękuję bardzo.